Jęzory wywieszone? To świetnie, bo mamy flesza. Złe wieści dla posiadaczy Switcha, którzy czekali na remaster Dark Souls. Ta wersja gry została opóźniona przez firmę Bandai Namco i ma pojawić się dopiero latem, wraz z figurką Amiibo przedstawiającą Solaires Astory. Przyczyną jest chęć dopracowania tytułu. Ten port jako jedyny nie był przygotowany przez warszawską firmę Qlok. Przypadek? Nie sądzę. Pozostałe wersje wyjdą zgodnie z planem 25 maja. Rockstar nadal pakuje sporo mocy w GTA Online, czyli sieciowe alter ego GTA 5. Tym razem aktualizacja przyniosła parę nowych pojazdów, ale też tak zwane The Vespucci Job. W tym trybie gracze zasiadają za kierownicą uciekającego samochodu w stylu Mini Coopera, a inni prowadzą pościgowy radiowóz. No i dobrze, trzeba się bawić. W tle oglądacie niewiele mówiący zwiastun Mansion of Madness – Mother's Embrace, czyli adaptację serii planszówek w klimatach lovecraftowskich. Gra przygotowana przez Fantasy Flight Games będzie przygodówką dla pojedynczego gracza. Akcja przeniesie nas do miasteczka z 1925 roku, w którym doszło do serii zabójstw i zaginięć. Premiera nastąpi w tym roku na PC-tach. Czas na kącik ploteczek. Po pierwsze, mówi się, że Black Ops 4, czyli nadchodząca odsłona Call of Duty, miałaby zostać pozbawiona klasycznej kampanii solowej na rzecz bardziej rozbudowanej rozgrywki sieciowej. Niektóre źródła mówią też, że gra będzie zawierała tryby Battle Royale i różne tryby kooperacyjne. Call of Duty bez kampanii solowej? Mocne. Mocne. W Monster Hunter World startuje dzisiaj nowe wydarzenie wprowadzające nowego potwora, złotego smoka Kul'Vertarot. Żeby namierzyć tę bestię, gracze w danej sesji, która jak wiemy może pomieścić do 16 osób, muszą współpracować w szukaniu tropów. Sama bestia pozwoli stworzyć nowe rodzaje uzbrojenia i pancerza. Event ma być ograniczony czasowo. Na powrót Kratosa musieliśmy czekać długo, ale najwyraźniej się opłacało. Gra debiutująca w tym tygodniu jest najlepiej ocenianym tytułem ekskluzywnym na PlayStation 4 i w serwisie Metacritic ma wynik 95 punktów na 100 możliwych. Do tej pory pozycję lidera piastował The Last of Us Remastered. Jak widać, Sony nadal wie, jak się robi ekskluzywy, a Kratos wie, jak robić wrażenie. A na koniec mamy dla Was unboxing Kota w pudełku, przygotowany przez Kota. Do usłyszenia.